Siemano z tej strony Kosiorski to jest The Seven Deadly Sins Grand Cross, jedno z moich ulubionych anime. Praktycznie ulubione, znaczy gra z anime, tak? Dla tych co nie wiedzą, a to już pewnie każdy o tym wie. Także zaczynamy, spróbujemy kolejnego Final Bossa. Jak widać, to już jest sezon 9, czyli 9 Final Boss. Dużo na jaką zagramy, to jest to samo co każdy inny gra z topki, czyli generalnie jak widać, dużo się tu nie zmienia. Mamy Bana, mamy Escanora, mamy. Yy, Artura oraz na tyle mamy Twingo, który zwiększa zdrowie całej drużyny. Ja tutaj, tak jak na tych final bossach, celuję w top 30. Ja się cieszę, że te nagrody są, jakie są, i w top 30 w zupełności mi wystarcza. Top 10 jest fajnie, bo jest tu 10 tych engraving stone'ów, ale bez nich przeżyję. Jednak, no, spróbuję i mam nadzieję, że uda się top wyższy uzyskać. Jeżeli nie dacie rady mieć top 50, to nie dostaniecie kostiumu do Derrieri. Tutaj, czy gdzie jest jeszcze ten kostium do Monospita? Monospita chyba kostium się po prostu kupuje w shopie. Nie będę teraz przechodził, bo nie ma co. Także są dwa kostiumy. Zagramy najcięższy poziom. To jest, nie jest, to jest drużyna, jaką będziemy grali. Twingo mam na jakichś tam gwiazdkach, 80 poziomie nawet. Mógłbym mu dać jeszcze ten super awakening, jak widać. Rk potrzebuje dużo mniej tych super awakening coinów niż yy, wyższe, niż SSRK i w ogóle nie wydaje mi się, że to jest dobra sprawa. Jednak tu na przykład jest punktacja, w zależności od zdrowia. Jednak nie będę tak szalony, żeby robić Twingowi ekwipunek, chociaż myślę, że to nie byłaby głupia decyzja. Zawsze to jakiś dobry wynik, punktowy by był. A Twingo ostatnio jest często używany. Dam mu po prostu ekwipunek od Elizabeth nie będzie miał dodatkowych bonusów na do niego, ale już ma jakieś podstawowe. Więc tak wygląda drużyna. Zaznaczę coś takiego, czyli mam nadzieję, że skończymy w 7 tur. Nie skończymy raczej. Mam nadzieję, znaczy zagramy bez Celdrisa, zagramy. Nie użyjemy Jezonka. No, wolałbym użyć, no ale trudno i, no i zakończymy na samym końcu jest, żeby nie używać ultimate musów. Nie zaznaczam tego, ponieważ bez ultimate musów to będzie ciężkie, albo będzie się bardzo przedłużać. Także tak wygląda drużyna i zaczynamy. Hmm, tutaj ten Final Boss jest całkiem w porządku, jednak nie jest bardzo skomplikowany, żeby go przejść. Da się to zrobić. Jednak jeżeli chcemy dużą ilość punktów, no to przydałoby się mieć troszeczkę farta. Tutaj jest gdzieś zadanie. Nie wiem czy te zadania są tutaj tak pokazane teraz czy, czy teraz ich nie będzie. Generalnie jest zadanie na odpalenie cztery razy jakiegoś stansa. Tutaj no będziemy na Arturze, ale wątpię, że cztery razy trafimy na nim tarczę. Na razie coś takiego zrobimy i postaram się zabić Monospita po prostu jak najwcześniej i jak najszybciej, bo tutaj generalnie jest takie pierwszy etap, znaczy jak naj Wcześniej. Nie ma co znaczenia, czy go zabiję jak najwcześniej, czy nie. Na tym etapie chcę zrobić tak, żebym złapał jak najwięcej Ultimate Movesów, bo tak jak na niektórych final bossach, przejście na kolejny etap resetowało nam Ultimate Movesy, tu nam nie resytuje, czyli po prostu możemy wejść w drugi etap z Ultimate'em, i to chcemy zrobić. Moja tutaj jest zasad najwęgier. Ole kurcze karty. O, ja nie mogę. A i zobaczcie, za użycie karty nie dostajemy Ultimate musa, czyli trzeba albo przesunąć na bok, albo znaczy, no trzeba przesunąć na bok, albo one same się niech połączą. Ale damage. To też solidny damage się dzieje. tak, że troszeczkę nie wiem, czy nie za wcześnie. Dobra. Temu 2, temu 3, czyli nie będę miał teraz. O, dużo przesunę, tu dosta. Jest szansa. Bardzo fajnie będę mógł teraz przesunąć te karty i będziemy mieli dwa Ultimate musy, Czekajcie jak to zrobić, czyli zrobię to tak zrobię to tak no i źle yy, jedno przesunięcie drugie przesunięcie mamy dwa ultimaty tylko czy ja go jestem w stanie teraz jakoś zabić żeby on mnie z tego ultimata za bardzo nie poharatał spróbujemy coś takiego zrobić no i właśnie, to jest to, że potrzebuję kilka run, żeby sobie ładnie nastakować ultimate na kolejną turę ale jak przekroczę 7 rund, to też mam mniej punktów. No i czym dłużej, tym ciężej. Czemu chcę wejść w drugą walkę na ultimatecie? Ponieważ. Dwa hmm, ultimatey mamy. Ty możesz to zużyć, bo jest niepotrzebne. Ty możesz. Bo ty i tak się też możesz przydać z ultimatem. Także nie będzie coś takiego. Mam nadzieję, że on ją dobije. Też aż taki optymistyczny. To chyba nie powinienem być. O jejku. Za dużo tur. Dużo, za dużo tur. Nie wiem czy Mono speed tak działał. Chyba Mono speed, że yy, on nam zabierał Ultimate Orba, ale nie jestem pewny. Dobra, po prostu teraz dobijemy. Hmm, czym dobić? To, niech będzie to na kolejną turę. Hmm, będę miał 3 ataki, to Ty nie będziesz potrzebny. No, mogłem z kanorem, żeby on się tam slide stylował, ale jest ok. W drugiej turze zaczynamy pierwsi, bo mamy więcej combat klasu. Możemy zaatakować, ale na drugą i trzecią turę, w drugiej fazie, nie możemy używać żadnych ataków poza ultimate'em. Także teraz jest ten moment, żeby nawet zaatakować albo normalnymi i w następnej ultimate, albo teraz od razu bombicie ultimate i macie nadzieję, że się uda. Czyli tak, ja spróbuję na początek rzucić. Bana Ultimate, on zaatakuje wszystkich. Potem spróbuję Arturem, chociaż na nim mam za niski poziom, i widziałem, że to się nie udaje zrobić, żeby zabić. A na końcu Escanor tego po lewej i może przebije się troszeczkę w tą Tomeri. Na Arturze mam podejrzeć trzeci czy czwarty Ultimate Moves, ale po prostu mamy ekwipunek na HP. Nie atak. No i zobaczcie, przeżyła na jakimś jednym zdrowiu. Ja się teraz będę męczył. Nie wiadomo ile. A ona na jednym zdrowiu przeżyła. Ale przypał. Może w ogóle złapię ultimate na Eskanorze, To będzie chyba troszeczkę mądrzejsze. Mogłem dać. Jakbym dał tego Eskanora yy, skill po lewej, to już bym miał full ultimate movesy No ale nie będzie miał. Trzeba poczekać jeszcze jedną turę, w następnej będę miał tu ultimate'a. Gdybym nie miał tego ultimate'a, to i tak nie ma się co przejmować, bo właśnie chyba od, kolei, od tej tury, co teraz będzie, nie ma już tego usuniętego ataku. No, teraz nam stansów nie możemy dawać, trudno. No nic. A ona się tam jeszcze jakoś przemienia. Możemy od razu. A, ultimate a, nie ma co tego bardziej przedłużać. Także tak wygląda ten final boss. Hmm, nie wyszedł najlepszy run. Jak widać w tej drugiej fazie, malutko mi brakowało obrażeń, a mam ekwipunek naprawdę dobry, także dosyć trzeba mieć wyżyłowany, żeby tu zrobić fajny wynik. No ale 3000 punktów myślę, że to jest dobrze. Ze względu na tyle rund straciliśmy prawie 500 punktów ze względu na to, że mamy tylko humanów, dostaliśmy dodatkowe punkty, ze względu na to, że nie skinęliśmy dodatkowe. Ponad 450 tysięcy obrażeń w jednym ataku nie mam, pomimo tego, że mój Eskanor ma full... Yy, nie, piąty chyba ma. Piąty ma ultimate, także trzeba na może mieć szósty ultimate. Wszystko na tak, żeby on jakimś cudem zrobił te obrażenia. No, mi się nie udało. No i zrobić ten skill cztery razy, czyli Artura ten defensyw. No, mi się niestety nie udało. Dodatkowo nie dostaliśmy 15% za zakończenie W7 tur. Jest tu napisane, ile to trwało. Nie widzę takiej informacji, ale nie mam pojęcia, ile to mogło być tur. No, troszeczkę nam zaszło. Także tak wygląda ten final boss, polecam się za to wziąć. Jak nie macie takiej drużyny, to jak widzieliście, można to po prostu nie brnąć hardkorowo na wynik, tylko przejść to po to, by sobie pokupować w sklepie, co tam można. To jest najgorsze, że wjedziemy w ranking, każdy ma tą samą drużynę, czyli nie ma wielu alternatyw, ale jak był ten boss na japońskim serwerze, to spokojnie dało radę zrobić ten event bez bana. Po prostu tutaj używali ludzie. Można nawet je Jericho użyć, chociaż nie wiem, czy tutaj Stuny, frizy działają. Jak, jakiegoś Humana. Tak, żeby było więcej punktów. Na przykład, o. Ona jest bodajże Humanem. Tak, i ona e, usuwa debuffy. O. Defense Related Stats ponosi. atak, Ultimate Orby zabierze. Można ją od biedy dać, ale ja inaczej nie zrobiłem i raczej jej po prostu nie będę używał. Jakiegokolwiek Humana tutaj y, można by dodać. Zresztą myślę, że po prostu dacie jakiś mocny team, przejdziecie to. A na punkty, no to jest drużyna, która według. No, ogólnie jest raczej najlepsza. Chociaż, jeżeli byście coś wykombinowali na lepszy wynik, zobaczcie, ja mam tylko top 20. To nie jest dobry wynik, ale tak jak mówię, top 30 mi jak najbardziej starszy. Mogę też spróbować bez y, użyć tego jedzonka i zobaczyć, czy jednak. Jedzenie na przykład na zdrowie czy atak nie da mi przypadkiem większej ilości punktów. Jak zrobię ten ultimate na eskanorze trochę mocniej, to może i by była dobra opcja. Także spróbuję. A na tyle, a na dzisiaj to tyle. Dziękuję za obejrzenie. Życzę Wam miłego dnia i trzymajcie się. Cześć.